Cześć, z tej strony Marek Marczak. Witam Was serdecznie w nowym filmie na kanale Daily Grind. Jeżeli podoba Ci się nasz content, możesz wrzucić nam kciuk w górę, zasubskrybować kanał i kliknąć dzwoneczek, aby polepszyć nasze zasięgi i być na bieżąco z nowymi filmami. Ewolucja muzyczna rapu z Los Angeles. Plan sukcesji hip-hopu z Los Angeles od zawsze wydawał się nieoczywisty, a rozmowy o królu LA były tylko i wyłącznie sprawą subiektywną, mniej chętnie dyskutowaną niż jego nowojorski odpowiednik. Pierwszym raperem, który umieścił LA na krajowej mapie, był Ice-T, którego Six in the Morning zapoczątkowało pierwszą falę gangsta rapu w roku 1986. Kiedy dwa lata później ukazał się album Straight Outta Compton, stało się jasne, że Ice Cube rozpocznie własną intronizację. W 1992 roku ukazał się album The Chronic, który przedstawił światu leniwe brzmienie Snoop Dogga. W latach 1995-2005 niewielu raperów z zachodniego wybrzeża osiągnęło sprzedaż równą Snoopowi. All Eyes on Me Tupaka i album, który nagrał pod pseudonimem Machiavelli, uczyniły go najbardziej oczywistym kandydatem na króla LA, ale wychowywał się on w Baltimore, Nowym Jorku i Bay Area. Tymczasem Dre poświęcił swoją twórczą energię i nieoceniony współsygnat na promowanie kompilacji Aftermath Records i multiplatynowych wysiłków Eminema z Detroit i 50 Centa z Nowego Jorku. To się zmieniło wraz z pojawieniem się The Game'a w roku 2004. Urodzony w Compton, MC miał maniakalne wręcz pragnienie wskrzeszenia Zachodu, a trzy albumy i około 10 milionów sprzedanych płyt później ugruntowały jego dziedzictwo jako spadkobiercy linii Death Row Aftermath. Nowy Jork to niewątpliwie matecznik hip-hopu, nazywany też słusznie przez wielu jego Mekką. Nowojorczycy traktowali tą kulturę niemalże jak lokalny folklor i nie wyobrażali sobie nawet, że można go tworzyć gdziekolwiek indziej. Tymczasem w Kalifornii rodził się zupełnie nowy gatunek rapu, którego twórcy oczywiście znali i szanowali pochodzenie gatunku, ale postanowili to zrobić po swojemu w zupełnie innym stylu, stylu, który już za kilka lat miał mocno konkurować z brzmieniem ze wschodniego wybrzeża. Początki kalifornijskiego brzmienia to początek lat 80. i techno. Rozwijający się rodzaj muzyki elektronicznej z Detroit z charakterystycznym przyspieszonym tempem królował w owym czasie w klubach, skateparkach i na plażach Kalifornii. Ice-T bardzo trafnie nazwał to aerobic music, także ze względu na często używany dźwięk wdechów i wydechów. Na szczególną uwagę pośród wykonawców tego okresu zasługują na pewno World Class Wrecking Crew z DJ-em Yellow i Dr. Dre, a także Arabian Prince i Egyptian Lover, którzy także eksperymentowali z rapowaniem. Poza Egyptian Loverem pozostali w przyszłości mieli współtworzyć najniebezpieczniejszą grupę świata NWA, ale zanim to nastąpiło, należy się przyjrzeć realiom ulic Los Angeles na przełomie lat 80. i 90., gdzie funkcjonowało ponad 600 gangów składających się z ponad 70 tysięcy członków, głównie Afroamerykanów i Meksykanów. Wysoka przestępczość, broń, przemoc, narkotyki. Idealne wręcz warunki do powstania nowego gatunku, jakim jest gangsta rap. Co ciekawe, do jego powstania przyczyniła się Filadelfia, gdzie MC Schoolie D wydaje swój debiutancki album, z którego pochodzi singiel PSK What Does It Mean? Zafascynowany tym numerem Tracy Morrow, znany jako Ice-T, co prawda urodzony w New Jersey, ale od lat działający w przestępczym półświatku Los Angeles, nagrywa swoją wersję storytellingu pod tytułem Six in the Morning, w którym opisuje dzień z życia kalifornijskiego przestępcy, rozpoczynający się wjazdem policji o 6 rano. Six in the morning, police at my door. Utwór robi furorę na ulicach LA. Po raz pierwszy ktoś tak wprost i w pierwszej osobie opowiada o gangsterskim życiu, więc kawałek staje się hymnem dealerów, kombinatorów, alfonsów i zabójców. Debiutancki album Ice-T pod tytułem Rhyme Pace ukazuje się latem 1987 roku. Pod względem tekstowym wyróżnia się we wcześniej opisany sposób, natomiast muzycznie wpisuje się w trendy panujące w tym czasie na wschodnim wybrzeżu, podobnie jak debiut supergrupy NWA z roku 1988. Po sukcesach World Class Wrecking Crew DJ Yella i Dr. Dre łączą siły z Arabian Princem. Dołącza do nich znajomy Dre'a Ice Cube, znakomity autor tekstów i raper, a także Eric i i Wright, lokalny wpływowy gangster, entuzjasta rapu, gotowy zainwestować w powstający projekt oraz jego kolega MC Ren. Straight Outta Compton to płyta mocno osadzona w realiach kalifornijskiej ulicy lat 80. Autorem większości tekstów jest Ice Cube, a brzmienie oparte jest głównie na mocnych bębnach, podobnie jak wdany w tym samym roku solowy album Easy'ego E pod tytułem Easy Does It, z którego pamiętny singiel Boys in the Hood także jest mocno inspirowany PSK z Schoolie D, ale NWA to przede wszystkim styl.
Cały ogólny wizerunek młodych członków gangu, nie mających nic do stracenia i łamiących wszelkie tabu. Gloryfikacja przemocy, eksponowanie broni palnej, wulgarny język i niezwykle kontrowersyjny utwór traktujący o nienawiści do policji. Nawet ich styl ubierania był oryginalny i wprowadził trendy w kalifornijskim streetwearze na wiele lat. Druga płyta NWA w okrojonym składzie pod tytułem Evil for Zagin ukazuje się w roku 1991 i brzmieniowo jest już nieco inna. Po odejściu Ice Cube'a autorem większości tekstów jest MC Ren, a główny odpowiedzialny za produkcję muzyczną Dr. Dre znacznie urozmaica instrumentalium, korzystając również z sampli. Tematyka tekstów podobna jak na debiucie, nie brakuje także ostrej zmiany uprzejmości z Ice Cube'em, który rok wcześniej wydaje swój pierwszy solowy album America's Most Wanted, którego produkcję muzyczną w pełni oddaje ekipie Bomb Squad ze wschodniego wybrzeża, więc poszukiwać tu oryginalnego kalifornijskiego stylu poza drobnymi smaczkami na próżno. Co innego przy pierwszym solowym albumie Dr. Dre pod tytułem The Chronic. W roku 1991 dotychczasowy ochroniarz Dre'a z szerokimi kontaktami w świecie przestępczym, który wcześniej ochraniał m.in. Bobby'ego Browna, Marion Shook Knight, namawia go do wspólnego założenia nowej wytwórni, na co Dre wraz z DOC przystaje. Opuszcza NWA i tak powstaje Death Row Records, wytwórnia muzyczna, którą Shook obiecał uczynić drugim Motown. Pierwszym wydawnictwem nowego labelu ma być pierwszy solowy album Dre'a, na którym owszem, także on rapuje, ale przede wszystkim produkuje niezwykle innowacyjną muzykę, która daje początek nowemu gatunkowi, który później będzie nazywany G-Funkiem. Zmienia on na zawsze oblicze kalifornijskiej sceny, zmienia jej pozycję pod względem dominującej wówczas pozycji Nowego Jorku, przedstawia światu nową ekipę raperów na czele ze Snoop Doggiem. Brzmienie tej płyty, która wyznaczyła brzmienie rapu z zachodniego wybrzeża na wiele lat i wzbudzającej zainteresowanie osób niesłuchających dotąd tej muzyki, zmieniła także pozycję rapu na całej światowej scenie. Ta płyta ma to coś, czego nigdy wcześniej nie było. Rap w połączeniu z tempem, vibe'em i melodią, jaką ma muzyka funk, inspirowany w głównej mierze projektami muzycznymi George'a Clintona, takimi jak zespoły Parliament i Funkadelic. Dr. Dre nie tyle samplował, co przy pomocy instrumentów muzycznych odgrywał fragmenty utworów, z których korzystał. Melodyjność jest tu absolutnie kluczowa i utrzymywana także przez raperów posiadających niespotykany do tej pory pasujący do tego brzmienia także melodyjny flow. Oprócz Snoop Dogga są tu jego koledzy z zespołu 213, Warren G i Nate Dogg, chłopaki z Da Dog Pound, Das i Corrupt oraz Lady of Rage i RBX. Kolejnym ogromnym sukcesem był debiut płyty Snoop Doggy Dogga pod tytułem Doggy Style, także produkcji Dr. Dre w towarzystwie podobnej ekipy. A kiedy do Death Row dołącza Tupac, za którego Shook wpłacił kaucję podczas jego odsiadki, warunkując to tym, że dołączy do nich raper, który jest na absolutnym szczycie, obecność Shakura staje się niezwykle symboliczna. Urodzony w Nowym Jorku, mający już na koncie kilka sukcesów z poprzednimi solowymi albumami i współpracą z Digital Underground Rapper, nagrywa podwójny album pod tytułem All Eyes on Me, który staje się klasykiem G-Funku i wizytówką kalifornijskiego brzmienia z mega hitem California Love na czele. Na uwagę na pewno zasługuje także debiut ekipy Da Dog Pound, a losy Warrena G i nieżyjącego już Nate Dogga to dopiero ciekawa historia. Po tym jak Warren nie zostaje zabrany na trasę promującą The Chronic, czuje się bardzo zlekceważony. Żal potęguje też fakt, że tylko Snoopowi z ich ekipy 213 Shook zaproponował kontrakt. Warren G już wtedy wie, że to czas, żeby zabrać się za stworzenie czegoś nowego, swojego. Dre jest prywatnie przyrodnim bratem Warrena, to znaczy są dziećmi z poprzednich związków ich rodziców i dorastali razem, przez co wielu przez lata zarzucało, że Warren ma łatwiej i produkuje swoją muzykę na patentach brata. Obaj zaprzeczają i trudno się z tym nie zgodzić, gdyż debiut Warrena G, pomimo równie gorącego kalifornijskiego klimatu, wyróżnia się oryginalnością. Album Regulate G-Funk Era ukazuje się w roku 1994 w legendarnej nowojorskiej wytwórni Def Jam. Jak przyznaje sam Russell Simmons, ratuje on będący w kryzysie label. To także dobitnie pokazuje, jak wielką popularnością cieszyła się era G-Funku. Po sukcesie albumu Shook Knight bardzo żałował, że nie podpisał wcześniej kontraktów wydawniczych z Warrenem G i Nate Doggiem, kiedy miał ku temu niebywałą okazję, a nawet miał im to o dziwo nieco za złe i podjął próby utrudnienia ich dalszych karier. Kompromisem był fakt, że singiel Regulate promował zarówno wydany w Def Jam album, jak i ścieżkę dźwiękową do filmu Nad Obręczą z Tupakiem Shakurem w jednej z rol głównych, wydanym właśnie w Death Row Records. Ale G-Funk to nie tylko muzyka, to także styl życia i kultura imprez w stylu barbecue, low riderów, palenia, gangów, palm i słonecznych plaż.
Flagowymi symbolami gatunku są także dokonania takich artystów jak DJ Quick, zespół Above the Law, MC8 i jego Compton Most Wanted, King T, South Central Cartel, Dapsy, a także Coolio. Brzmienie G-Funku było również inspiracją dla Bad Boy Puff Daddy'ego, jedynej w owym czasie konkurencji dla Death Row. Jak wspominaliśmy w części pierwszej, Puff stawiał na sample z R&B podobnym stylu jak Kalifornijczycy na sample z funku, a wpływy z tego, co działo się w LA i okolicy, słychać było na pierwszy rzut ucha dosłownie na całym świecie. Boom na gangsta rap w pierwszej dekadzie obecnego wieku. The Game. The Game ma ciekawą historię, która jest prawdopodobnie najbardziej ożywczą częścią jego osobowości i muzyki. Pierwotnie zapisany do koledżu dzięki stypendium koszykarskiemu, Game został z niego wydalony za posiadanie narkotyków. Potem dał się wciągnąć w uliczne życie, sprzedając narkotyki. Ostatecznie życie na ulicy doprowadziło do tego, że został postrzelony aż 5-krotnie. Trafił do szpitala, gdzie zapadł w śpiączkę na 3 dni. Po wybudzeniu ze śpiączki, Game kazał swojemu bratu zdobyć kopię wszystkich klasycznych albumów hip-hopowych w nadziei na naukę i rozwinięcie się w kierunku bycia pełnoprawnym raperem. Echa tej nauki będzie słychać na przykład w kawałku Never Can Say Goodbye z płyty LAX, gdzie Game wciela się w postacie Tupaca, Biggiego oraz Eazy-ego E na kilka minut przed ich śmiercią. Po założeniu własnej wytwórni płytowej i wydaniu pierwszego mixtape'u zwrócił na siebie uwagę doktora Dre. Uznano wówczas, że raperowi przyda się siła promocyjna G-Unit, która zapewni mu świetną ekspozycję. Z tego rozgłosu i szumu miała skorzystać również jedna z głównych twarzy G-Unit, którą był 50 Cent. The Game miał chyba wszystko, czego mógł pragnąć, tworząc swój debiutancki album The Documentary. Podpisał kontrakt z wytwórnią swojego idola, doktora Dre, Aftermath. Zebrał bity od Dre oraz kilku innych gorących producentów. The Documentary umieściło The Game'a w samym sercu hip-hopowej sceny w czasie, gdy raperzy jego pokroju byli najbardziej poszukiwani na rynku, a gangsta rap przeżywał prawdziwy rekonesans. Wywodzące się ze sceny gangsta rapu lat 90. ten rodzaj zuchwałego, przechwalającego się hip-hopu od raperów, którzy wyglądali i zachowywali się jak członkowie gangu, był na ustach wszystkich słuchaczy, tym bardziej, że zespół artystów kojarzonych z zachodnim wybrzeżem składał się z największych nazwisk i producentów w rap grze. Podobnie jak 50 Cent, The Game został po prostu stworzony z myślą o sukcesie. Potem jednak przyszły czasy głośnego beefu, którego geneza mogła wyglądać mniej więcej tak. 50 był wściekły na Game'a za to, że nie poparł go, kiedy ten atakował Nasa, Jadakisa i Fat Joe. Z powodu beefu z 50 Centem Game zdecydował się opuścić szeregi Aftermath i zaczął współpracować z G-Fin Records, by nie mieć żadnych zobowiązań wobec G-Unit. Po beefie The Game wprowadził do swoich tekstów określenie G-Unat, które miało być obraźliwą parafrazą nazwy G-Unit. Co stało się z fenomenem gangsta rapu z pierwszej dekady obecnego wieku? The Game stworzył naprawdę przyjemną, przyjazną dla głównego nurtu muzykę. Uszczypliwi mogą to nazwać ulicznym popem, który być może właściwie opisuje raperów takich jak The Game i 50 Cent. Faceci z ulicznym wizerunkiem, który rezonuje w muzyce, ale jest to opakowane w sposób, który jest łatwy do spożycia przez każdego. Od bandytów, po ugrzecznionych słuchaczy rapu. Jak podwórko w Compton wychowało międzynarodową gwiazdę hip-hopu. Kendrick Lamar Duckworth urodził się w Compton w Kalifornii 17 czerwca 1987 roku. Jego rodzice przenieśli się do Compton z Chicago, aby uciec od tkanki miejskiej zainfekowanej gangsterskim życiem. Ojciec Lamara był związany z Gangster's Disciple, ale musiał zrezygnować z dotychczasowego życia, jeżeli chciał założyć rodzinę. Kendrick dorastał wśród handlu narkotykami i obecności gangu na zachodnim wybrzeżu w latach 90., a swoje pierwsze morderstwo zobaczył w wieku 5 lat. Nastoletni dealer narkotyków został zastrzelony przed mieszkaniem Lamara. Mimo traumatycznych obrazków w dzieciństwie starał się być dobrym uczniem, który lubił pisać. Najbardziej opowiadania i wiersze, a potem teksty. Ale ten jeden moment okazał się kluczowy dla młodego Kendricka. W 1996 roku na giełdzie, na której kupował statą płyty, zobaczył, jak Dr. Dre i Tupac kręcą teledysk do remiksu utworu California Love. Zaledwie kilka miesięcy później Tupac zginął zastrzelony na ulicach Las Vegas, a trzeba wiedzieć, że Tupac był w tamtym czasie największą gwiazdą hip-hopu na świecie. Kiedy Tupac był tutaj, a ja widziałem go jako 9-latek, myślę, że wtedy narodziło się to, co robię dzisiaj, mówił w wywiadach Kendrick. Od momentu, kiedy odszedł, wiedziałem, że rzeczy, które mówił, będą w końcu kontynuowane przez kogoś innego, ale byłem zbyt młody, by wiedzieć, że to ja będę tym, który to zrobi. Jako nastolatek Kendrick Lamar przyjął pseudonim K-Dot i zaczął wykorzystywać swoje teksty z szuflady, żeby nagrywać pierwsze utwory.
W wieku lat 16, czyli w roku 2003, udostępnił mixtape zatytułowany Youngest Head in Charge, który wzbudził duże zainteresowanie w jego rodzinnej Kalifornii, a także poza nią. Ten projekt wystarczył, by Lamar podpisał kontrakt płytowy z Top Dog Entertainment, szanowaną kalifornijską niezależną wytwórnią, która współpracowała z największymi majorsami w kraju. Następnie wydał jeszcze dwie płyty, Trading Day i C4, stale współpracując z innymi raperami z zachodniego wybrzeża, takimi jak J-Rock, Absol oraz Schoolboy Q. Kendrick stworzył w końcu z nimi swój własny rapowy skład – Black Hippie. W końcu! W roku 2011 ukazał się debiutancki album Kendricka pod tytułem Section 80, płyta, która była początkiem jego drogi na sam szczyt. To prawdopodobnie również najbardziej świadomy album, jaki usłyszeliśmy w tamtym czasie. Lamar rapuje na nim o kwestiach rasowych, rosnącej tolerancji, uzależnieniu jego pokolenia od narkotyków, przemocy domowej, niewierności, prostytucji, polityce, jednocześnie przypominając nam, że jest najlepszym raperem w historii. W tym samym roku w Music Box Theater The Game Dre i Snoop zorganizowali uroczystość dla Kendricka Lamara. Wszyscy uznali wtedy zgodnie Lamara za nowego króla LA, który przypieczętował swój status wydaniem płyty Section 80. Okazało się, że to tylko wprowadzenie do tego, co Kendrick miał zamiar wypuścić rok później. W październiku roku 2012 wychodzi Good Kid, Mad City. To wręcz kinowa podróż opowiadająca o demonach prawie każdej generacji. Ludzi dorastających w świecie mroczniejszym i bardziej zwodniczym niż mogłoby nam się wydawać. Kendrick Lamar był w stanie stworzyć jeden z najbardziej świadomych, motywowanych społecznie i aktualnych zapisów nowej dekady. Album został okrzyknięty nowym klasykiem w hip-hopie i zdobył uznanie w oczach krytyków na całym świecie. Po niecałych 3 latach Kendrick wydaje swój kolejny album pod tytułem To Pimp a Butterfly. Prawdopodobnie to też jeden z najbardziej ambitnych albumów hip-hopowych, jakie kiedykolwiek mogliśmy usłyszeć. Płyta osiągnęła wielki sukces komercyjny, debiutując na pierwszym miejscu listy Billboard, bijąc przy tym przy okazji streamingowy rekord w serwisie Spotify. Kendrick postanowił się nie zatrzymywać i w roku 2017 dostaliśmy kolejny krążek zatytułowany Damn, który po raz kolejny odbił się szerokim echem w świecie muzyki i zdobył nagrodę za najlepszy album rapowy podczas rozdania nagród Grammy w roku 2018. Damn zapewniło również Kendrickowi nagrodę Pulitzera, która była pierwszą statuetką dla jakiegokolwiek artysty związanego z hip-hopem. Była to nagroda za opowieść i wytłumaczenie złożoności współczesnego życia Afroamerykanów. Lamar przerwał tym samym monopol nagradzania artystów tworzących tylko muzykę klasyczną albo jazzową. Praca, którą wykonał Kendrick przez ostatnią dekadę, zaprowadziła go na sam szczyt świata hip-hopu, ale przy tym nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach z Compton. Jego dzieciństwo, jakkolwiek ponure, służy jako tło dla jego muzyki. Jest niemal w każdym utworze i w każdym wywiadzie. Rozmawiając o Lamarze w kontekście jego muzyki i hip-hopu jako gatunku, ciężko jest nawet mówić o nim w kategoriach lubić-nie lubić. Poprzez swój genialny liryzm i umiejętność rapowania, Kendrick daje słuchaczowi wgląd w to, co znaczy być dobrym dzieciakiem w złym mieście. Kendrick miał listy przebojów, ale to do YG należało samochodowe audio znawców gangsterskiego rapu z Los Angeles. YG, znany również jako Young Gangsta, jest raperem z zachodniego wybrzeża. Urodzony pod nazwiskiem Kenon Jackson, wychowywał się w Compton, przedmieściu Los Angeles, którą nazywa w swoich tekstach Bumpton. Pod koniec roku 2012 YG był prawdziwą lokalną gwiazdą na scenie. W tym samym roku, w którym Kendrick zdobył uznanie krytyków za Good Kid, Mad City, YG wydał swój trzeci solowy mixtape 400 Degrees. Nagle kariera YG wybuchnęła spektakularnie. Współpracował z Drake'iem, Kendrickiem Lamarem i Lil Wayne'em, podpisał kontrakt z Def Jam i miał jeden z najgorętszych utworów hip-hopowych roku 2013, który był jednym z singli z debiutanckiego albumu My Crazy Life. Cała kariera YG opiera się na uznaniu dla klasycznego hip-hopu. Tworzy muzykę niezwykle oryginalną, jest tradycyjnym raperem z zachodniego wybrzeża w każdym tego słowa znaczeniu. Tworzy albumy zaprojektowane tak, by brzęczeć głośnikami na tylnych siedzeniach i składa odpowiedni hołd swoim poprzednikom. To m.in. dzięki muzyce YG gangsta rap w tej epoce pokazał, że niewiele lub nic nie musi zawdzięczać scenie trapowej Atlanty. Jak sam wspomina, moją koncepcją i procesem myślowym podczas tworzenia albumu jest stworzenie klasyka. Słuchałem Dr. Dre 2000
2001, Ready to Die Biggiego, 50 Centa z Get Rich or Die Trying i Snoopa z Doggy Style. Wraz z wydaniem My Crazy Life oraz Still Breezy, YG ugruntował swoją pozycję jednego z najważniejszych przedstawicieli gangsta rapu z LA. Niewielu zmodernizowało G-Funk w sposób, który nie wydaje się pochodny lub przerażająco nostalgiczny. Jeszcze mniej artystów zawiera w swoich piosenkach tak jawne, osobiste i polityczne kwestie. To, co odróżnia YG od podobnych do niego raperów, to brak gloryfikacji swojego stylu życia. Jak wielu członków gangu, chroni go i często traktuje swoje członkostwo w Blood jak cenny klejnot, ale nigdy nie gloryfikuje tego, do czego prowadzi ta przynależność. A kawałki takie jak Who Shot Me są po prostu autobiograficzną i filozoficzną eksploracją strzelaniny w studiu nagraniowym w Los Angeles latem w 2015 roku. Dyskografia YG być może nie ma jeszcze statusu ponadczasowej, ale potrafi uchwycić czas i uczucie lepiej niż większość płyt, na których opiera się obecnie gatunek. Nie można odmówić nieskrępowanej radości, jaką YG okazuje w rapowaniu o swojej okolicy, korzyściach płynących z coraz bardziej wypełnionego konta bankowego i oczywiście doznaniach cielesnych, ale najważniejsze, czuć w tym przede wszystkim radość z realizacji swoich marzeń. Mount Westmore. W 2020 roku Snoop Dogg, Ice Cube, E-40 oraz Too Short ogłosili nawiązanie współpracy jako supergrupa Mount Westmore. Ekipa składa się z czterech nazwisk, których nie trzeba nikomu przedstawiać. Ikony rapu słusznie twierdzą, że są architektami hip-hopu z zachodniego wybrzeża. Jako Mount Westmore są supergrupą, której obecność jest wyryta w kalifornijskim krajobrazie. Nazwa grupy została zainspirowana wielkimi hip-hopowymi debatami medialnymi o tym, kto należy do hip-hopowej góry Rushmore. Sprawy nabrały rozpędu, kiedy na świecie wybuchła pandemia i każdy miał więcej czasu na niespodziewane wydawnicze ruchy. Niestety album ukazał się pierwotnie tylko w formie NFT, co większość słuchaczy uznała za ruch skandaliczny, który nie powinien mieć w takim przypadku miejsca. Jednak muzyka była tylko częścią planu grupy Mount Westmore. W cały proces stworzenia supergrupy zaangażowana była cała komercyjna machina, własny napój energetyczny, nagranie filmu dokumentalnego czy seria podcastów. Skład legend stworzył ponad 50 kawałków na potrzeby projektu, choć tylko 16 zostało wybranych do ostatecznej listy utworów. Raperzy obiecywali jednak co najmniej jeszcze jeden album, mimo tego, że supergrupa ikon gatunku z zachodniego wybrzeża musiała dostosować się do nieludzkich praw rynku i komercjalizacji gatunku. Sam album został wydany z czystej zajawki, a Too Short podsumował współpracę słowami: duch hip-hopu tak naprawdę się nie starzeje. To jest ta mała rzecz, którą masz, która jest twoją iskrą życia. Scena w LA obecnie. Z każdego punktu widzenia rap z Los Angeles jest ciągle jednym z najlepszych, a wszystko zaczęło się od momentu, gdy Suge Knight zwerbował pierwszy narybek do Death Row. Scena w LA tworzyła i tworzy wyjątkowe postaci na muzycznej scenie, takie jak Black Hippie, YG, Roddy Ricch, Vince Staples i inni, którzy radykalnie poszerzyli granice tego, kim może być raper z Los Angeles, na nowo definiując świat hip-hopu zarówno indywidualnie, jak i poprzez swoje szersze ruchy. W tej chwili nie trudno wyczuć nową falę w mieście, do której należy Distinct Team, Shoreline Mafia, O3 Greedo, G. Perico i wielu innych. Słowo renesans wydaje się zbyt banalne, aby opisać coś tak świeżego i nowego. Raperzy płyną po własnym torze, pamiętając o tym, co dała im rapowa historia miasta sięgająca dziesięcioleci. Kim tak naprawdę jest O3 Greedo, o którym tu wspomnieliśmy? W ten sam sposób, w jaki Young Thug, podobnie genialnie zmutowany syntezator, zapoczątkował własną szkołę w Atlancie, tak samo jest w Los Angeles po Greedo. Raper urodzony w Watts nie należy do najmłodszych, ale kiedy został zatrzymany w 2018 roku, był na dobrej drodze, by zrobić wielką karierę. Jego głos jest ważnie trąbieniem przez nos, ale emanuje niezaprzeczalnym poczuciem siły i uczucia. Jako współwyznawcy filozofii Zachodu nie sposób nie aprobować jego ciągłego marszu ku przyszłości, na którego drodze każda kolejna płyta, niezależnie od tego, jak słuchalna i udana, jest raptem przystankiem. Kilka tygodni temu mogliśmy świętować podwójnie, bo po 4 latach O3 Greedo opuścił bezwzględne i brutalne mury więzienia w Teksasie. Jeśli mowa o straconych szansach i tragicznych historiach, to warto przytoczyć również historię Draco, The Ruler. Pod koniec poprzedniej dekady wydawał się jednym z najszybciej rozwijających się ulicznych raperów w Los Angeles. Raper z South Central tchnął nowego ducha w staromodny styl Los Angeles. Jeśli większość innych gangsterskich raperów z Los Angeles próbowała nagrać piosenkę taką jak YG, wpływy Draco wydawały się być nieco szersze. Ton rapu był spójny, ale niespokojny, gdzieś pomiędzy muzyką do wieczornych zabójstw a kodeinowymi imprezami. Niestety Los Angeles trapiły problemy, które rezonowały na całą hip-hopową scenę w mieście. Miasto przekracza rekordowe 54% ogólnych funduszy dla najbardziej morderczej policji w Ameryce, którą dowodzi jeden z największych rasistów w tym kraju.
Draco the Ruler był konsekwencją, ludzką ofiarą całej tej polityki. Obiecujący talent legendarnej sceny gangsta rapu w Los Angeles był zmuszony nagrać jeden ze swoich mixtape'ów za pośrednictwem więziennego systemu telefonicznego o nazwie GTL. Urodzony jako Darrell Caldwell, artysta z South Central został aresztowany w styczniu 2017 roku w związku z zabójstwem 24-letniego Davona Georgiego w Carson w Kalifornii. Nie podano żadnych dowodów ani motywu, co wskazywałoby na typową policyjną pomysłowość. Zgodnie z kalifornijskim kodeksem karnym, wszystko, czego potrzebujesz, aby zostać uznanym za gangstera, to co najmniej trzech współtowarzyszy, symbol identyfikacyjny oraz członkowie, którzy indywidualnie lub zbiorowo angażują się w coś, co prawo nazywa działalnością przestępczą. Draco długo walczył z zarzutami oraz uliczną karykaturą wypatrzoną projekcją tego, czego żądają prokuratorzy. Draco został zaatakowany i dźgnięty w szyję nożem za kulisami festiwalu muzycznego w swoim rodzinnym Los Angeles i to chwilę po uniewinnieniu go w sprawie o morderstwo, które uwięziło go za kratkami na prawie 3 lata. A wam? Z jakimi artystami najmocniej kojarzy się brzmienie Los Angeles? Zapraszamy do żywej dyskusji w komentarzach, jak również do subskrybowania naszego kanału i symbolicznego kciuka w górę dla zwiększenia zasięgów. Pamiętajcie, Daily Grind to prawdopodobnie najlepszy rapowy kanał w Polsce.